poprosimy panią Małgorzatę Taraszkiewicz o wykład. A na tym, dobra. Wszystkie ręce zajęte. Dzień dobry państwu. Tu w ramach interaktywności rozdawane są materiały. Będziemy z nich korzystać. Trochę bliżej, słychać mnie teraz? Lepiej. I tak będę pewno machać, to proszę mi uwagi dawać, jak nie będzie słychać. Proszę państwa, to nazywam się Małgorzata Taraszkiewicz, jestem psychologiem i jak sobie obliczyłam, to tak około 22 lata pracuję w obszarze, który no z grubsza można by nazwać, nie wiem czy Marek to wytrzyma, jednak też mówię, że pracuję w obszarze, który z grubsza też można uznać, że jest wkomponowany w neurobiologię. Ja tu państwu dałam taką krótką definicję, bo nie wiem, czy się pojawiła. Zdaje się, że jeszcze się jakby nikt nie skupił na tym. I jednocześnie chciałam wytłumaczyć, że tu mówimy o neurodydaktyce. Ja osobiście mówię bardziej o neuroedukacji. Traktuję to jako szersze pojęcie. Neuroedukacja jest w angielskojęzycznych tekstach bardzo podkreślana, tak? Neurodydaktyka bardziej w niemieckich. Czym się zajmuję i że jest to nauka interdyscyplinarna, to macie tu państwo na dole. Natomiast chciałam powiedzieć, że i tu też właśnie co łączy neurobiologię, że tam faktycznie to są takie dane inter i głównym celem badań neurobiologicznych czy tych neuronauk jest biologiczne podłoże zjawisk psychicznych i zachowania człowieka, czyli praktycznie worek bez dna, prawda? Czyli praktycznie można powiedzieć, że aplikacja tego tematu do warunków szkolnych, gdzie jest ten człowiek w złożonym środowisku, jest jak najbardziej zasadna. Ja chciałam powiedzieć jeszcze, też pewno nie było jeszcze powiedziane, warto po prostu wiedzieć, że neurobiologia w tej chwili ma takie znaczenie w sensie projektów badawczych, jak projekty lotów Apollo, lotów kosmicznych, nie? Czy tam tego zderzacza wielkiego. Słucham? Jak komuś zabraknie, to jest w pudełku jeszcze. Proszę państwa, dla wszystkich starczy. Dwie. A na razie jedną, dobra, nie plączę. Proszę państwa, są w tej chwili na świecie dwa ogromne projekty związane z badaniem mózgu i tych aspektów, o których mówiłam wcześniej. I to jest właśnie ten Human Brain Project i Brain, jeden jest europejski, jeden jest amerykański. Bardzo to jest ciekawe, bo w projekcie europejskim dochodzi do dużego zamieszania finansowego, a w amerykańskim jest troszeczkę inna taka modułowość tych badań i tam jest to wszystko bardziej ułożone i nie ma takich skandali. W zasadzie w Europie to jest taki skandal, bo tam ten główny pan troszeczkę nabroił właśnie finansowo, a budżety są miliardowe, tak? To są miliardy dolarów, więc można sobie wyobrazić, że jest to naprawdę coś bardzo ważnego. Można sobie zadać pytanie, no bo celem jest poznanie pracy ludzkiego mózgu, tak? Można sobie zadawać pytanie, jak dalece, tak? Co nas tak właściwie, co tu możemy znaleźć i po co, tak? Że zastosowanie to ma na pewno do leczenia chorób, tak? Do jakichś tam innych rzeczy, ale nie, ja sobie osobiście nie wyobrażam, jakiego typu badania mogą kosztować miliony dolarów, tak? Oni tam jakiś model mózgu. Czy w ogóle to jest możliwe, żeby coś takiego zrobić, jak no mi się wydaje, że to jest niemożliwe. No ale niech, no na Księżyc też polecieli i wylądowali, czyli gdzieś w końcu to zrobią. Proszę państwa, takie projekty powstają też tutaj w tych państwach, które wymieniłam na dole. No i mniejsze projekty na mniejszą skalę powstają też w Polsce, tak? Mamy nadzieję, że może w przyszłym roku zacznie powstanie taki instytut
której też miałam przyjemność troszeczkę namącić i pomyśleć, co tam, jakie urządzenia by się przydały, ponieważ jest to instytut badawczy do badania też, że tak powiem, wszystkiego związanego z tym tematem i ma powstać też część edukacyjna. Na przykład można zbadać, można robić badania ogólnopolskie, tak? Właściwie funkcjonowanie ucznia w szkole jako temat badawczy nie istnieje w dużej skali. Na przykład czy dzieci są zestresowane, tak? Albo tu będzie o stylu uczenia się, ale tak naprawdę są instytucje, które zajmują się badaniem, Instytut Badań Edukacyjnych, Adam Spuścizna Korczaka, nie? Takie rzeczy. Nie ma takich badań, które by były duże, ogólnopolskie i dawały jakieś solidne wyniki. Także może doczekamy się tego w tym i innym, bo kilka takich projektów jest planowanych w Polsce. Proszę Państwa, o czym ja chciałam powiedzieć? Chciałam generalnie, no to mój temat, taki hobby, konik, pasja i w ogóle wszystko, co ja lubię, to jest uczenie się, tak? Czyli rozpakowywanie tego tematu i mam nadzieję, że troszeczkę Państwa zaskoczę. Będę mówić o paradygmatach naukowych, paradygmatach szkolnych, w ogóle wyjaśnię, co to jest paradygmat. I oprócz uczenia, czy w kontekście, to tak się zazębia jedno z drugim, jest problematyka, która mnie od wielu lat też interesuje, czyli BIOS. To jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, bo jak się kliknie w internet, wpisze się hasło BIOS, to wyskakuje oczywiście input-output system i dotyczy to głównie tych trzewi komputera. Jak ja się pytam ludzkości, co to jest BIOS i od czego, z czym to się kojarzy? No to cisza, no proszę powiedzieć, z czym się kojarzy tak szybko. Z komputerem, świetnie. Nagrodą jest butelka Primavery. Proszę Państwa, BIOS nawet jest taki przedmiot w szkole. Co? No życie oczywiście, ale jeżeli byśmy sobie tak poklikali w internet, to na jakieś, ja kiedyś siedziałam półtorej godziny i szukałam. BIOS z greckiego życie, a jest cały czas komputer, komputer. To jest nieprawdopodobne, że można też powiedzieć, że jest to jakiś znak, że życie zanika. Coś się dzieje z życiem, że samo życie właśnie, że życie nam trochę zanika. I w tym kontekście chciałam powiedzieć parę słów o takiej perspektywie psychosomatycznej albo somatopsychicznej, albo o tym, że człowiek to jest bardzo stara technologia, tak? I tu niewiele nam się zmieniło. Świat leci, tak? A my trochę o tym dzisiaj mówiliśmy. Na zakończenie chciałabym powiedzieć o neurostandardach, ale jak napisałam, pewnie nie zdążę, więc główny meta-neurostandard, do jakiego doszłam w niejakim zdumieniu ostatnio, też pisząc, pracując nad różnymi projektami. Na zakończenie poproszę Zuzannę Taraszkiewicz, która jest, zakończy jakby cały ten wykład, jest, trudno, nie wiem, czy jak skończyła filozofię, to jest filozofem, ale jest filozofem, bioetykiem, jest ratownikiem medycznym i też tak w tym BIOS-ie i w tych obszarach funkcjonuje. Zaproponuję Państwu pewne zadania. Zresztą zadania będę proponować cały czas, do tego Państwo macie kartki. Jak komuś się będzie nudziło i albo będzie chciał troszeczkę odpłynąć, to tu jest taka podwójna kartka, to są takie karty, które ja zrobiłam już w tej chwili 200, Państwo macie 8 wzorów w tej chwili. Z jednej strony jest kolorowanka do skupienia, do koncentracji i naprawdę jak się koloruje, to się nadal słyszy, natomiast człowiek jest wtedy bardziej skupiony, tak? A z drugiej strony, no to już wtedy, jak już będzie, chcecie zupełnie zająć się czymś innym, są różne zadania. Zadania są takie językowe, zadania są matematyczne chyba też, albo jakieś inne głupawki, żeby się skoncentrować na czymś użytecznym. A są też pokazane ćwiczenia na koncentrację, także możecie Państwo sobie ćwiczyć i próbować. Te kartki też rozdałaś, Zuzia? I jeszcze tu proszę zgłaszać kartki. Czyli każdy powinien mieć taką kartkę podwójną z takim albo drzewem, albo taką ilustracją do malowania i taką kartkę pojedynczą, gdzie jest jakaś wartość. Tu Zuzia będzie uzupełniać.
I dobrze, jakby każdy miał tą kartkę, gdzie jest właśnie jakaś wartość, bo zaraz będzie nam potrzebny tył tej kartki i jakiś długopis. Dostaniesz zestaw, Grzesiu, cały. Nie zabieraj, Ani, masz. Tego nie masz. No jest, a już masz, Zuzia ci daje, masz. Przepadło. Proszę Państwa, no to zgodnie z programem Paradygmat, pewno słyszeliście Państwo takie słowo tutaj dla zorientowanych naukowo, bibliografia i skąd kto i co tak wymyślił, a tutaj jest po ludzku, tak, napisane, co to jest paradygmat, więc jest to zestaw przekonań, zestaw takich nawykowych sposobów myślenia, które wyjaśniają określony stan rzeczy w sposób względnie spójny. To znaczy zakładamy, że tak wszystko tam do siebie pasuje i to, co czerwonym wężykiem, tu czerwonymi literkami, proszę Państwa, paradygmatem się myśli. Tak, to jest bardzo zdumiewająca rzecz. W związku z tym nie zadaje się dodatkowych pytań, raczej się nie podważa pewnych rzeczy, czyli traktuje się je jako oczywiste. I tu w kontekście zmiany w szkole można mnóstwo takich historyjek znaleźć, że nie podważamy, jest to taka oczywista oczywistość, że jej nie podważamy. No, żeby zapamiętać, to po prostu zapamiętajcie, że ryba nie widzi wody, w której pływa, tak? Czyli jesteśmy zanurzeni w swojej perspektywie i wyjść z tej perspektywy jest strasznie ciężko. Mi się czasem o drugiej w nocy udaje i tak bum, wtedy mówię, o rany, ale mi coś tam się rozwiązało, albo ale głupio myślę, tak? Ale mi się posplatało coś, co w ogóle nie jest połączone. To takie bolesne jest, ale tak trzeba. Proszę Państwa, pierwsze zadanie chciałam Państwu pokazać, jak, żebyście doświadczyli, jak paradygmat działa. I pierwsze zadanie, narysuj choinkę, narysujcie sobie te choinki na tej drugiej stronie, gdzie tam jest pusto. Chodzi o schemat choinki, schemat drzewka choinkowego. Tak, krach, ciach, szybciutko, nieartystycznie, bombek nie rysujcie, tylko taki schemat, jak leci. Czas minął. Grzesiu, no Grzesiu. No co, nie masz kartki znowu? O, dobrze, bo pokaż. O, proszę, dobrze, tak? Dobra. Proszę Państwa, kto ma choinkę, tak jak... Kto ma taką schematyczną? Dobra. Kto ma taką linię, taką jakby z patyczków? Nikt nie ma takiej patyczkowej? O, jedna dobra choinka. Pani mi tu zaburzyła trochę. Nie, pani to. Proszę Państwa, niektórzy znają tą zabawę, ale ja zaraz ją skomplikuję, bo jak ktoś zna choinkę, to nie zna pewno tego drugiego. Proszę Państwa, czy wiecie, jak rosną drzewa? Jesteśmy na Wydziale Biologii. Biolodzy na pewno wiedzą. Proszę Państwa, wszystkie drzewa, krzaki, liście rosną do góry. Wyjdźcie na dwór. Ja naprawdę stałam, mieszkam w lesie, oglądałam drzewa, mówię, kurczę, niezwykłe, niezwykłe. Drzewa wszystkie rosną do góry, natomiast te choinki w dół biorą się z obrazków noworocznych, tych bożonarodzeniowych, prawda? One są idiotycznie i w przedszkolu też tak uczymy dzieci. I to jest ciekawe, że uczymy coś inaczej, no można powiedzieć artystyczna wersja świata, tak? Ale to nam się utrwala. Proszę Państwa, zapamiętajcie, że drzewa, tak? Jak się wkłada choinki, jak kupujemy do takiego krzaczka, do takiej torebki? No, tak się wkłada, że te liście, te nie? Idą w tą stronę, więc nie w przeciwną, tylko w tą. Dobra, drugie zadanie. Tu jest prawdziwa choinka, także zobaczcie, taka jest prawda. Faktycznie rośnie do góry, chyba że ją do góry nogami, bo to Krzyś pewno by odwrócił ją do góry nogami i powiedział, o! Ja cię znam. To kreatywność, tak? Ja słyszałam mnóstwo wytłumaczeń już. Niektórzy mi udowadniali, że to nie jest tak, że są jakieś gatunki, które rosną inaczej, ale naprawdę nie jest tak. Proszę Państwa, drugie zadanie, szybciutko. Narysuj schematycznie głowę człowieka. Oczy, nos, usta. Bez tam jakichś tam okularów, biżuterii i tak dalej. Schematycznie narysujcie. Pokaż.
Czekaj, gdzie jest człowiek? A to choinka masz. No, dobra, nie widzę za bardzo. Proszę Państwa, to już do własnej ewaluacji, tak? To jest nasze słowo. Bardzo duże wrażenie, jakby duży wpływ na to, jak rysujemy twarz, mają emotikony, tak? Którymi ciągle operujemy. I wyobraźcie sobie Państwo, i sami sobie postawcie tam stopień odpowiedni, że oczy są dokładnie w połowie twarzy. Dokładnie to jest połówka, to są proporcje, tak? Czyli nie wysoko, na emotikonach są tutaj wysoko na czole, tak? I to, plastycy się ze mną kłócili, że nie, że to nie... No ale zobaczcie, no przecież to jest... Linijką można zmierzyć, tak? To są te proporcje, że oczy są dokładnie w połowie twarzy. Zadanie już zupełnie ekstra, nie będziemy tego robić, natomiast... to jest na rysu nieistniejące zwierzę. Proszę Państwa, wymyślanie nieistniejących zwierząt, czy nieistniejących obiektów, czy nieistniejących funkcji w szkole, to jest horror, bo musimy wyjść z naszego pudełka. I nagle tak, jak wymyślamy coś, co nie istnieje? Przelatujemy przez to, co istnieje, nie? I tak, no może, albo i tak, i dodajemy, możemy zmniejszać, zwiększać, ale coś nowego, nie? Czyli myślenie innowacyjne polega na tym, żeby w ogóle wyjść z pudełka, tak? Wyjść poza pudełko. Strasznie trudne, bo tak jesteśmy, my tak naprawdę jesteśmy w więzieniu, tak? Naszych przekonań, naszych nawyków. Wieczorem spróbujcie przeciwną ręką umyć zęby, zobaczycie, jak nawyki nas trzymają, tak? Albo jak we wtorek chodzisz w jakieś jedno miejsce do pracy, to prawdopodobnie, no tak jak ja tym metrem, nie? Nie w tą stronę poleciałam, bo jechałam zawsze we wtorek w drugą stronę, więc pojechałam na Kabaty zamiast na Wilanów. A wy czekacie, no właśnie. Proszę Państwa, żeby pomyśleć poza pudełkiem, ja tu dałam przykład drożdżówki, tak? Drożdżówka jest takim idiotycznym rozwiązaniem, poprawianiem sytuacji. Komu zaszkodziła kiedyś drożdżówka? Proszę powiedzieć, też na tej biologii jesteśmy tu, więc tu fizjolodzy mogą coś wytłumaczyć. Czy drożdżówka szkodzi? No generalnie chyba wychowani jesteśmy na drożdżówkach i jadło się, nie? I jakoś tak człowiek nie ma specjalnie z tym problemów. Natomiast się okazało, że jest to wróg, tak? Czyli jakiś albo temat zastępczy, ale takie myślenie, no ja bym powiedziała bardziej nielogiczne, dziwne, no zastępcze, tak? Obiekt zastępczy. My mówimy o zmianie, my mówimy, chcemy ten format neuro tutaj wykorzystać, czyli lepszego rozumienia człowieka. I na ogół jest tak, że chcemy tej zmiany. Wszyscy mówią, chcemy. Natomiast ta druga część jest już trudno znośna, tak? Czyli kto się chce zmienić, no już, no body, tak? Już ciężko jest, tak? Nauczyciele, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, jeszcze zaraz o tym więcej powiem, pracują na zmianach, tak? Cały czas pracują na zmianach. Dziecko się zmienia, rośnie, tak? Też o tym zaraz powiem. Pracuje na dużych zmianach i zawsze chce zmienić, no znam parę osób, które może jakby wychodzą też troszkę inaczej myślą, ale w większości chcemy zmienić tych uczniów. Chcemy zmienić innych, nie siebie. O siebie mówimy, nie, bo ja już taki jestem, to ja się nie zmienię, nie, niech on się zmieni. O, 20 lat tak robię, to co, i mi się tam udaje, czy nie udaje, no ale tak robię codziennie. Więc to też jest takie ciekawe, że w ogóle psychologicznie nie da się nikogo zmienić. Każdy psycholog potwierdzi, że nie da się nikogo zmienić. Ja mogę wytresować kogoś, ja mogę go stłamsić, tak? Ale to nie jest rozwój wtedy, tak? To nie jest taka zmiana, czyli poprawa, bo też mieszamy zmianę, no zabieramy drożdżówki. Czy to jest zmiana? No nie, zmiana musi być skorelowana z poprawą jakości życia, sytuacji, jakiegoś elementu. No każda zmiana wywołuje opór, nawet jak dla tej zmiany naukowo nie ma potwierdzenia, tak? Czyli jakby cały czas w jakiś... Teraz jest modne mówić mity, tak? Mity tam w neuronauce, no to my powiemy o mitach w szkole, tak? Jakie to mity. Pamiętajmy, że jest to instytucja, która bardzo broni wiedzy. Nie daj Boże, ktoś 2 plus 2 napisze 7, to łubudu 0 punktów, nie? Czyli bardzo broni wiedzy ta instytucja, natomiast nie respektuje wiedzy innej, tak? Jakby nie respektuje wiedzy o uczeniu się. I tu kilka takich
przykładów. Proszę Państwa, macie te kartki, tam gdzie są kartki, odwrotna strona od choinki. Proszę powiedzieć, co jest głównym celem edukacji. Ja zadaję często to pytanie, nawet na dużych konferencjach. Bardzo ważne osoby tak chylą głowę, zastanawiają się, no kurczę, co tu jest najważniejszym celem edukacji. No, różne rzeczy słyszałam, ale macie podpowiedzi, czyli proszę zerknąć na te swoje kartki i może ktoś znajdzie główny cel. Oj, ale nie podpowiadaj. Nie, w dokumentach jest to zapisane, wręcz w dokumentach. Jest to w dokumentach, ponieważ dokumenty mamy dosyć, powiedziałabym, takie pozytywne, tak? Czy macie Państwo, ktoś ma kartkę z napisem rozwój, rozwój osobisty, rozwój wewnętrzny, tak? No to w tym zadaniu chodziło o to, żeby podać tą kartkę, tak? Rzeczywiście rozwój. Teraz pytatko jest dla Państwa, zaraz nie wiem, co tu jest dalej. Proszę Państwa, jak jest rozumiany rozwój w szkole? Rozwój dziecka, rozwój człowieka. Ja już nie mówię, czy mamy narzędzia do wspierania rozwoju, bo to specyficzne narzędzia są. To nie jest, proszę, popraw się, no, to ładny mi rozwój, tak? No, weź się i popraw, no. Janka, popraw się. Możesz tylko zmienić pozycję, prawda? No, jak się masz poprawić? Popraw się z tego czy z tamtego. Rozwój jest po pierwsze spleciony z rozwojem biologicznym, tak? Rozwój człowieka jest spleciony z rozwojem biologicznym i czasami jedno drugie powstrzymuje, ale zawsze rozwój biologiczny jest priorytetowy, tak? Jak mamy dziecko, które przeżywa pewne fazy rozwojowe, tak? To w tym momencie na przykład te okresy tych neuronalnych porządków, no to po prostu ma to i to trzeba przeczekać, tak? Nie można wtedy dawać mu dodatkowych korepetycji, żeby opanował tabliczkę mnożenia, bo w tym momencie jakby jest pewne nawet uwstecznienie rozwoju. Proszę Państwa, żeby kogoś wspierać w rozwoju, trzeba znać etapy rozwoju, trzeba znać ontogenezę człowieka, tak? Ja jakiś czas temu też studentom moim z Niwek, z Opola, ze studium neurodydaktyki, olśniło mnie, żeby to im przynieść, tak? I pokazać po prostu etapy rozwoju człowieka i co się dzieje, kiedy są okresy krytyczne, kiedy są okresy właśnie te neuronalne porządki. Dlaczego dwulatek rozrabia, dlaczego czterolatek rozrabia, na czym polega indywiduacja. Ojej, jakie to ciekawe, powiedzieli. Bardzo fajnie, przeczytali wszyscy, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, ale też bardzo szkoda mi, że ktoś, kto się zajmuje wspieraniem rozwoju dzieci, nie zna tego. No to tak troszeczkę, no. Proszę zwrócić uwagę, że te rozwojowe okresy krytyczne przechodzą czy następują bez względu na wymogi szkolne, mają w nosie. Czy jutro jest klasówka i są, dziecko ma bóle wzrostowe, tak? Czy jutro jest klasówka, a dziecko ma właśnie ten taki zamiąg związany z tym, że tutaj się defragmentacja, tak? I nic, i takie jakieś głupie jest, no i trudno, i tak potrwa parę dni, tak? Że po prostu nie ogarnie. No, jakby to jest też pewien argument pokazujący, że nie traktujemy człowieka w całości, tego dziecka, tak? Tego naszego wychowanka. Nie traktujemy w całości. Interesuje nas głowa, jak to mówi Robinson, a to ciało jest troszeczkę tam gdzieś lekceważone, chociaż jeszcze możesz tam na czas patrzeć też, bo ja się... Proszę Państwa, indywiduacja to jest takie słowo, które może, no to akurat jest mojego ukochanego psychologa, czyli Junga, tak? Indywiduacja, stawanie się sobą. Ten rozwój, który tu Państwo mieliście i tam jest rozwój osobisty na kartkach napisany i jeszcze jakiś rozwój, czyli stawanie się sobą, to jest stawanie się sobą, czyli spełnianie swojego planu rozwojowego. I taki Szymon Majewski, tak pierwszy z brzegu, ze środka wzięty, nie wejdzie w plan rozwojowy naszego byłego ministra edukacji. No i ma inny ten potencjał, prawda? I czy matką Teresą też nie zostanie, tak? To nawet jakbyśmy strasznie go tam dręczyli, zakładali chustki na głowy, nie? I różne rzeczy, to się nie da, bo człowieka nie da się zmienić, jeżeli tam nie ma, można wydobyć jakiś potencjał, jaki jest, jak przeczuwamy, że jest. No to jest też taka nowa rola nauczycieli. Nauczyciele mają wspierać potencjał teraz.
tak? Diagnozować potencjał. No to proszę powiedzieć mi, jak wy diagnozujecie ten potencjał. Po czym poznajesz, że jest ten potencjał, tak? Jak ucznia mamy, jak wycinki, jak preparaty. Wykorzystam tą biologię tutaj mentu. Jak preparaty pod mikroskopem. Na chemii jest taki preparat, tu jest taki, tu jest taki, tu jest taki. Tu mieliśmy projekty, o których dziewczyny opowiedzą. Jeden nauczyciel fizyki z naszego projektu, chyba fizyki albo chemii, na pewno przedmiotów ścisłych, powiedział: ojej, wreszcie poznałem człowieka w całości, bo ja mam zestresowanego ucznia na fizyce. Tak? Czyli ta końcówka takiego ucznia. A tu na tych zajęciach po prostu przez pracę poznał go w całości. To jest, proszę zwrócić uwagę, jacy ludzie są, bo człowiek staje się sobą. Każdy z tych ludzi, którzy tu jest na tej mapce, był sobą od początku, nie? On nie stał się sobą, jak skończył szkołę, tylko tak mu się manifestowały różne rzeczy. Ten rozrabiał, ten gadał. Pani Wisława Szymborska, introwertywna, była w ogóle nieśmiała i miała pewno jedynki z aktywności na lekcji, nie? Takie, człowiek jest w całości, człowiek jest spójny jakby od urodzenia. Może mu się coś powiększyć, pomniejszyć, ale generalnie w tym samym kierunku. Tu na samym dole jest profesor Peter Steinberg, w tej chwili lider inteligencji. Zajmuje się obok Robinsona, tak? Takie dwa nazwiska. On się zajmuje inteligencją i kreatywnością. Do czwartej klasy był uważany za dziecko umysłowo nie bardzo, tak? I on jest przykładem tych okresów rozwojowych, że on to po prostu takie cztery lata mu to zajęło, no ale trudno, no taki miał plan widocznie. Potem nauczyciel rozpoznał, mówił, że dzięki jednemu nauczyciel uwierzył w niego, tak? I poszła, do tej chwili jest liderem w zakresie kreatywności i inteligencji i mówi, że nie tylko analityczna matematyka i myślenie jest ważne, ważne jest też to pozostałe. A my byśmy chcieli o trochę tak, żeby było, tak? Tu mamy taki ideał szkoły. Proszę Państwa, ludzie są różni, a my tu ta Angela Merkel rzeczywiście, ja bym nie chciała być, nie wiem kto chce, chciałby z Państwa być taką osobą, no pewno ktoś tam by się jakoś skomponował, ale fajne żakiety, ma dużo takich samych. No. To byłoby męczące dla nas. Proszę Państwa, to jest taki obrazek też a propos rozwoju, tak? Rozumienia rozwoju ze zrozumieniem. Jest uczeń, 12 nauczycieli, byłam w szkole niedawno w Dobrodzieniu, gdzie też tam współpracowałam z nimi. Uczniowie mieli 18 przedmiotów, więc 18 nauczycieli. I teraz jest pytanie, bo każdy ma jakiś plan rozwojowy w głowie dla tego dziecka, nie? Ty masz być dobry w tym, masz być grzeczny, niegrzeczny, jeden lubi to, drugi tamto, no przecież to można zwariować. Wyobraźcie sobie teraz naprawdę, jak jesteście tym małym tam, ten od WF-u, pan, nie mam nic przeciwko WF-owi, ale no chciałby, żeby tam skakał, nie, tu religia, tu angielski, tu francuski, chemia, matematyka, no nie da się wszystkiego. Niby mamy trochę głupio w materiałach menowskich zapisany wszechstronny rozwój. Ale czy ktoś z nas jest wszechstronnie rozwinięty? No nie ma po prostu taki wielostronnie, rozumiem. Wszechstronnie, jak ktoś wszechstronnie, to niech wstanie i nam się pokaże, to zobaczymy wzorzec jakiś. No nie ma tak, nie ma. Proszę Państwa, to są takie, chciałam teraz parę paradoksów pokazać. No to jest tak, no. Proszę Państwa, to jest po prostu samo życie, ale zwróćcie uwagę na to. Dlaczego są takie straty w szkole, tak? Jeżeli tu mamy też biznesmenów, 20% dzieci ma te czerwone paski, czyli te tam, nie wiem, biało-czerwone, sorry, ale to łatwiej nam będzie czerwone i czarne mieć. Dobra, metaforę stosuję, biało-czerwone, niech będzie. 20%, dwójka, trójka dzieci. Ja tutaj wysyłamy dzieci do szkoły i zakończenie roku, dwójka, trójka dostaje ordery, książki, reszta stoi, nie? Kurczę, mi łzy lecą, ja taka wrażliwa jestem, więc mi łzy lecą. Mówię, dobra, niech to się szybko skończy, wezmę dziecko, wyjdę stąd, tak? Bo no, strasznie, no to mi też jest przykro, że taka sytuacja. 20% straty w ludziach, powinien się zebrać jakiś nadzwyczajny zespół,
bo to jest kryzys narodowy, prawda? Jeżeli są takie stopnie, ja tu chciałam też firmę Librus namówić do pewnych rzeczy, bo mi się wydaje, że uczniowie dostają coraz słabsze stopnie. Jak patrzę po zeszytach, kiedyś to jakąś piątkę można było dostać, a teraz 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, nie ma wyżej, nic. Jakaś głupota, nie? Coś jest nie tak, ale ciekawa jestem, jak to by wyszło właśnie na przykład z dziennika elektronicznego, można to tam wyciągnąć, nie? Straty są straszne. Proszę Państwa, następny paradoks. To jest też taki kontekst, że jak jest uczeń zdolny, to jest efektem pracy nauczyciela. Mówcie o mnie. A jak niezdolny, no to też mój, to niczyj biedny. No i bardziej wtedy mówimy, proszę się zająć swoim dzieckiem, tak? Czyli to jest jakby spojrzeć na tą sytuację, to nieprofesjonalny, nieprzygotowany rodzic ma się zrobić to, czego nie potrafi profesjonalny nauczyciel. Jest to na granicy, tu jesteśmy odpowiedzialności zawodowej. To jest oddzielny temat, który warto w ogóle pociągnąć i czasami próbuję go pociągać i wtedy mnie obrzucają pomidorami, bo to jest trudny temat, no. Za co jestem odpowiedzialny, tak? Czy to, co robię, jak mi wyjdzie, no. Mi się wydaje osobiście, że uczniowie zdolni prawie, że nie potrzebują nauczycieli. Oni są tam sami głównie pory. Albo jeszcze można ich wyciągnąć, nie? A ci niezdolni, nie wiem, co znaczy też niezdolni, tak? Czy uczący się inaczej. Proszę Państwa, zupełnie nie wiadomo, dlaczego lekcja trwa 45 minut. W dokumentach szkolnych jest opcja, że może być inaczej, ale my wszyscy uczymy 45 minut. W projektach, o których będziemy mówić, przedłużyliśmy godzinę. To taka cudowna godzina, która tak 45-minutowa. Przedłużyliśmy godzinę pracy do godziny. Normalnie jest 60 minut. I zadziałało. I się okazało, że jest czas na wszystko. Te 15 minut naprawdę to robi swoje, ale też można zrobić. Nie ma żadnego uzasadnienia, że 45 minut męczy, boli. No tyłek boli na pewno, nie? Bo to ten, ale jak się siedzi. Ale no, a 47 już nie boli, czy 40 też? No nie ma żadnych, 43, może 42,5. Nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, że lekcja powinna trwać 45 minut, bo wtedy jest uwaga i koncentracja. Nie wiem, czy ktoś widział z Państwa dzieci bawiące się w piaskownicy, czy jeżdżące na rolkach, że mówią, o 45 minut, fajrant. Koniec, zmęczyłem się. Przerwa techniczna. Raczej się wyrywa te dzieci. Nie, chodź, zjedz coś, weź się za lekcję, rzuć tą tam zabawę i tak dalej. Proszę Państwa, nie ma uzasadnienia, to jest ciekawe, skąd to się bierze i dlaczego to się tak mocno trzyma. No to jest oczywiście podstawa naukowa, podstawy programowej, to jest po prostu jakiś absurd, podobno jest, ale proszę zwrócić uwagę, że w podstawie, ale jaka jest niska efektywność w takim razie, bo tam na dole jest napisane, co uczeń po szkole podstawowej w zakresie muzyki, zobacz Janko. To tylko Janka to chyba umie. Ja nie wiem, ja tam nie odróżniam. Gra na instrumencie ze słuchu. No kurde. Na konkurs Chopinowski. Tak, to jest autentyczne. No dobrze, ale i tak nie umiecie. Proszę Państwa, dlaczego wiedza jest podzielona na 12-16 podręczników? No to jeszcze... Tak, ale że co wszystko pokazuje świat w sposób zdezintegrowany i achronologiczny, tak? Przychodzą dzieci, czy pracujemy z jakimiś dziećmi, przede wszystkim mówią, nie łączą wydarzeń, tak? Nie łączą żadnych wydarzeń, nie łączą, nie ustawiają na żadnej linii. Założenie Rzymu było tam, nie wiem, tydzień temu u nich, nie, bo odbierają wydarzenia tak jak w swoim czasie, czyli najpierw było założenie Rzymu, a potem na przykład, co tam, bo wojny, to ty jesteś historyk, to ja nie wiem, wojny peloponeskie wcześniej czy później były, nie wiem, sama nie wiem, tak, jakoś tam, wcześniej, no to właśnie, ale jak były uczone później, no to są później, tak. Proszę Państwa, w tej chwili w Skandynawii powstaje podręcznik do zintegrowany do klasy do szkoły podstawowej i Skandynawowie, oni są strasznie wolni,
zaplanowali 10 lat, że to zrobią. Ja mówię, właściwie to by trzeba, jak tu znaleźć kogoś, kto by się tym zajął i zrobić to dużo szybciej, tak? Bo można to zrobić, myślę, spokojnie. Co? No, ministerstwo w pół roku zrobi. Co? Dobra, dobra. Proszę Państwa, moje ulubione pytania, tak? Dlaczego w szkole nie ma lekcji z uczenia i myślenia? Nikt tego dzieci nie uczy, one nie wiedzą, że można myśleć na różne sposoby. Tutaj pani profesor nas pytała, co to są kapelusze. No to właśnie jest ten kontekst, tak, że uczymy myśleć na czarno, na czerwono, tak, kreatywnie, emocjonalnie, logicznie i tak dalej. No i kompletna historia taka tajemnicza, dlaczego nie ma lekcji o samym sobie, tak? W ogóle, proszę Państwa, ja sam wpadam tam, w czarnej dziurze jestem, nie? W szkole. Nie ma żadnych zagadnień związanych ze sobą, chociaż mam się rozwijać, nie? Czy zobaczcie, do głównego celu edukacji nie ma zajęć o sobie, jaki mam tam składowe, jak reaguję, nie wiem, jaki mam temperament, żeby wyjaśnić, co to się ze mną dzieje, tak? Dlaczego jestem taki, a nie inny. Bardzo, bardzo dzieci to ciekawi, uczniów, no ale nie ma. No to takie puszki i kolczatki, proszę Państwa, to jest procent, jakby kontekst atmosfery, czy klimatu w szkole, czy więcej jest tego. To są wyrażenia z analizy transakcyjnej, tak, czyli czy puszki, czy... No wyobraźcie sobie teraz takie środowisko edukacyjne, gdzie macie same kolczatki, no. No tylko się zwinąć, nie, i po prostu, no już się nic, człowiek też się musi bronić jakoś. Proszę Państwa, no właśnie, dlaczego jest strach przed szkołą? Tu badania były, że no ciągle ten strach jest, za dużo tego strachu, tak? Jak się można uczyć? I chyba jeszcze jedno jest, no oczywiście to nie wyczerpuje całej puli. No właśnie, abyśmy tutaj trochę ją polubili, bo dzieci to tak, zwłaszcza te dzieci, 20% jest w porządku, nie? Bo tam działają na ambicji i tak dalej. W tych 80% pewno 30-40 to jest tak. Tam część to ma taka jest neutralna, a część to są lęki, fobie jednak, prawda? Ja jako psycholog to muszę powiedzieć, że tych lęków, fobii, nerwic i tak dalej po prostu się namnożyło, tak? Czy do poradni przychodzi coraz więcej dzieci z takimi problemami, że nie daje sobie rady emocjonalnie, co jest zresztą też szerszym problemem, nie tylko dotyczy szkoły. No to wchodzimy do nowego pudełka. Mam 10 minut, już zmniejszyło się. I proszę Państwa, to właściwie by wystarczyło, jakbyście sobie uświadomili, bo oczywiście uczenie się jest procesem jakby wdrożonym, biologicznym, tak, że mamy po pierwsze przetrwanie jako ze względów biologicznych, po drugie uczenie się, tak. Przestajemy się uczyć, przestajemy żyć, to tak idzie. Szkoła dotyczy innego uczenia, tak. My zlaliśmy te dwa pojęcia. Dziecko do klasy, kiedy pójdzie do szkoły do 6-7 lat, ma tam, zależy gdzie się go przyciągnie, czy jak ma 6, czy jak ma 7, uczy się cały czas, opanowuje mnóstwo rzeczy wie, wystarczy cierpliwie usiąść, zapytać i posłuchać, tak? Mnóstwo rzeczy wie. Nagle pójdzie do szkoły i przestaje wiedzieć, nie? Bo jakieś wygumkowało mu się, gumkuje mu się, w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby w takim tempie uczyć się tego, czego uczyło się do tej pory. Czyli to są warunki nienaturalne, są warunki oczywiście przymusowe. To my wszyscy wiemy, tylko musimy sobie tak jak te choinki to wszystko jakby skumulować i pomyśleć, co tu zrobić, żeby to wszystko odwrócić. No, uczeń realizuje non-stop, dzień po dniu nie swoje cele. A to cele uczy się o rozwielitce, a to się uczy o właśnie owych wojnach tam jakieś peloponeskich, a to się uczy o jakimś znajdź X, mu każą gdzieś mu szukać, ma X, tak? I to nie jest jakaś pasja, że 7 godzin da się wytrzymać na materiale, który jest zewnętrznym, tak? Druga rzecz to uczymy się całym ciałem, kontekst biologiczny, kondycja ciała, koordynację, sprawność analizatorów, wszystko to, co się dzieje, tak? No musi być ze sobą połączone i działać sprawnie. Jak nie działa, to się nie da,
tak? To się nie da, to wtedy no, trzeba coś zrobić z uczniem, no, terapie są rozmaite i tak dalej, żeby mu pomóc. Proszę Państwa, nasze ciała to bardzo stara technologia. Ta, nie wiem, czy Marek to mówił, ale to chyba nie w tym wykładzie, bo mam taki wykład, który bardzo lubię, jak on opowiada o człowieku z Kromanią. I generalnie no, nam się tutaj wyprostowało, tu ładniej dziewczyna się ubrała, tak? No, zresztą różnie może to być. Natomiast w sensie reakcji, potrzeb, fizjologii i takich komponentów biologicznych, to człowiek się nie zmienił, tak? Oprócz tego Wi-Fi. Tak? Jest sztuczna potrzeba w tej chwili. Ale zwróćcie uwagę, to żart oczywiście. Te potrzeby fizjologiczne są cały czas takie same, tak? Zmieniły się tam ileś lat, 50 tysięcy, sceneria się zmieniła, potrzeby są takie same, zmienił się kontekst, prawda? Jest, zaraz o tym kontekście powiem. Ja chciałam tylko powiedzieć, bo pewno to się Państwu przyda też do własnego życia, że wśród potrzeb psychologicznych jest oczywiście tam potrzeba, ciągle o tym seksie to mówimy, nie? Wody, picia, spania i tak dalej, potrzeby takie i owakie. I jest też potrzeba nic nie robienia. I chciałam Państwa spytać się, czy ktoś respektuje u siebie taką potrzebę. O, ojej, las rąk, dobra. To przyjdę na korepetycję, bo to jest trudne. No. Ale proszę Państwa, potrzeba nic nie robienia, to weźcie pod uwagę dzień dziecka, czyli obciążenie. 7 lekcji, wraca do domu, 4 godziny czy 5. Dzieci płaczą już nad tymi lekcjami, tak? Bo też jest, każdy nauczyciel tam ileś zada. I praktycznie tej potrzeby nic nie robienia nie ma jak zrealizować. No to jest przykład, ewentualnie na warsztatach pokażę. I to nie jest śmieszne. To, proszę Państwa, nie jest śmieszne, to jest homo computerus, czyli teraz, jak my sobie siedzimy w ten sposób, zwróćcie uwagę, co jest przekrwione. Co jest przekrwione, to jest też niedotlenione. I jakie problemy po prostu będziemy mieć za 5-10 lat. Już dzieci mają kłopoty, tak? Ponieważ tu jeszcze mamy taką, ktoś chce, to proszę bardzo, wyślę. Co tu się dzieje, tak? Jest wszystko napisane. Nie siedź tak, wszystkie narządy wewnętrzne, jak są zgięte, tak? Jak siedzimy w zgięciu, niedotlenienie miednicy, przekurcze, tak? To siedźmy tak 6 godzin. No, fajnie. No, zobaczcie. No, fajnie po prostu. No, ale dzieciaki usiłują się trzymać tam. Grawitacja je ciągnie, one tu siedź prosto mówią. No to akurat jest zgodne z nauką, żeby siedzieć prosto, ale nie da się, tak? Czyli no, trzeba, no właśnie, im później to coś zrobić. Tu jeszcze mamy ten z tej akcji. I to jest, proszę Państwa, przeskoczę, no właśnie, jesteśmy tak przeciążeni, tak? Jesteśmy przeciążeni, ja już o tym jedzeniu nie będę mówić, ale tylko dodam, że psychosomatycy i lekarze mówią, że dzieci są przegarmione, niedożywione. Współczesne dzieci, takie 6-7-letnie, są pierwszym pokoleniem, które będzie żyło krócej, tak mówią medycy, tak? To jest pierwsze pokolenie, w którym u wszystkich dzieci są metale ciężkie we krwi w tej chwili. Po prostu nieprawdopodobnie, w ogóle folię aluminiową trzeba z domu wyrzucić, mimo tam nie to wchodzi wszystko. Ołów, tak, metale ciężkie i mózg, to już nie będę. Zwróćcie uwagę, co to się dzieje, tak? To jest to, co mamy w szkole, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, brak magnezu, tu napisałam, co ten magnez robi, no król pierwiastków. Dzieci nie oddychają, to nie ma WF-istów na sali, albo jeżeli są, to wiecie, że słabo oddychają, za płytko. Dokładnie, dokłada się znowu stres fizjologiczny, smog sensoryczny, to przerabialiśmy. Nadmiar bodźców, tak? Takie przepakowanie bodźcami w szkole też, w klasach, wszędzie i to wywołuje ten stres, tak? Niektórzy mówią naiwnie, o tam trochę stresu nikomu nie zaszkodzi.
To sam się ładuj. No. Proszę Państwa, stres w małych dawkach, tu jest opisany mechanizm choroby autoimmunologicznej. Nasz organizm w tej chwili, jak ma taki malutki stres, to on właściwie głupieje, tak? Traci rozeznanie i to jest trochę tak. Nie wie, czy walczy, czy ucieka, o co tu chodzi, tak? Wpada, organizm działa paradoksalnie, no i pojawia się choroba immunologiczna, ale to jest jedno, alergie, tak? To wszystko jest jakby na, z tego stresu się bierze. Proszę Państwa, skala stresu, myślę, że będziemy robić nową skalę stresu w tej chwili, taką, żeby ją zaaplikować do szkoły. Tutaj wyniki, tak? Jak ktoś ma, tam jest kilkanaście pytań, jak ktoś ma tyle, jak ma ponad 300, to alarm. Ja sobie tak leciutko zrobiłam tą skalę, wyszło mi 360. Mówię, kurna, coś muszę odpuścić, nie? No to jest, słucham? Stara, właśnie mu trzeba nową zrobić i to tak jak z wekslerem, przesuwa się wyżej. No tak, no. Proszę Państwa, psychosomatycy mówią, że człowiek jest w rozsypce i jest, tak? Jest w rozsypce, mamy kłopoty. Właśnie depresja, choroba numer jeden, dzieci mają już depresję małe, przedszkolaki mają depresję, dystymia jeszcze jest w takiej formie, że, jest, że można funkcjonować, a cały czas człowiek taki jest zmęczony, nieszczęśliwy i tak dalej. Dzieci mają depresję, jest diagnozowana w przedszkolu. No nie mówiąc o tym, ja właśnie dwa dni temu dostałam telefon od kolegi, który mówi, słuchaj, gdzie ty jesteś, przyjeżdżaj do nas, dziecko dostało szału na lekcji, trzeba szybko zainterweniować z klasą, tak, czyli potrzebuje interwenta kryzysowego, bo klasa jest szokowana. Ja mówię, no to jest właśnie objaw tego, co się dzieje prawdopodobnie, nie? Tak można mindelowsko, gestaltowo powiedzieć, że to dziecko nie dało rady, już po prostu wyleciało jak para jakaś, tak? Pokazało, że ten system wyeksploatował wszystkie możliwości jego, tak? I dostał szału. Mam nadzieję, nie mam nadziei, tylko obawiam się, że to się może teraz pojawiać. Proszę Państwa, żebyście się tak pesymistycznie nie nastawili, to chciałam powiedzieć, że są różne fobie i niektóre nie przeszkadzają w życiu, ale... O, przepraszam! Tak o kaczkach nie śmieniły. Przeczytaj. No. Proszę Państwa, w dokumentach też edukacyjnych, w tych wszystkich ważnych pismach dużo jest, znaczy wymienia się słowo higiena psychiczna, ale też się wymienia, ale to wy Państwo jako nauczyciele musicie o nią zadbać, tak? Ludzie się rozpadają, tak? Ludzie nie mają po prostu energii, nie mają siły, tak? Już nie wytrzymują, nie rozumieją siebie, nie rozumieją swoich reakcji, no właśnie albo wybuchają, albo tam wpadają w różne rzeczy. Co można zrobić? No troszeczkę się nauczyć też o sobie, jakby wejść w ten temat, nauka o samym sobie, no i uczyć się jakby pracować, tak? Czyli takie mini terapie sobie robić, właśnie na przykład kolorowanki teraz modne, ale zawsze rysowanie mandali było uspokajające. Można sobie robić ćwiczenia i pamiętać o tym, że emocje to jest coś pośredniego między ciałem a umysłem, tak? To nie jest ani cielesne, ani umysłowe. To jest taki pośredni stan i emocje można kontrolować, emocjami można pracować. Nauczyliśmy dzieci w szkołach, o których dziewczyny będą mówić za chwilę, zarządzania swoimi emocjami. I to już dało nam krok naprzód, żeby poprawić wyniki po prostu ogólnie. Jak zrozumiemy samego siebie i zarządzanie sobą, to nam się tam wszystko inne też poprawi. Proszę Państwa, metaneurostandard, niby tak oczywisty, że aż go trzeba powiedzieć. Nauczycielu uczysz przede wszystkim ucznia, a nie przedmiotu, tak? Czyli uczysz ucznia na określonym etapie rozwoju, mających określone kompetencje, predyspozycje i preferencje. Jak nie rozpoznasz tego ucznia, to twój wysiłek jest, możesz tak głową o ścianę. Czasem ci się uda, tak? Bo ludzie są podobni, niektórzy do siebie, już 3 minuty, a w większości nie. Proszę Państwa, tu mam historię ślimaka, zobaczcie, on ma podobno jednego, tak Marek mówił, że ma jeden neuron, ślimak. Nie wiem, biolodzy niech potwierdzą. A to nie ten, a ten ma dwa, zobaczcie.
jaki dzielny, bo to jest, my jesteśmy tak trochę, to na mojej ławce, my jesteśmy trochę tak, żeby trzeba z jednego brzegu przeleźć na drugi. Zobaczcie, jak sobie daje radę. Dobra, ma dwa, nawet jakby cztery miał. No fajnie, nie? Tu trochę by tak jakby pomóc, ale no i przeszedł. Przeszedł, no stań, dobra. Dał radę. No. Czy ty coś mówisz teraz, czy co było? No. Małgosia, Zuzia coś może jeszcze powiedzieć? Czy już? A, dobrze. A ktoś mi podłączy? Proszę Państwa, a to żeby przerwać troszeczkę, bo będzie niewielka zmiana tematu, ale to jest przykład też, jak różnie każdy jest w stanie rozumieć inne rzeczy, tak? A chcemy też powiedzieć o takim parametrze, którym pracowaliśmy w tych projektach, które też, jak mówiłam, dotyczyły tej samoregulacji, zarządzania sobą, swoimi emocjami, czyli samowiedzy, tak? Czyli tym, co mamy najcenniejsze w nas. I między innymi uczyliśmy dzieci stan OLSU, zwany USU, czyli Optimal Learning State, czyli stan fizjologicznej koherencji, tak? Uczyliśmy tych ćwiczeń. Tu macie Państwo też na kartkach parę takich ćwiczeń, kilka przykładów, jakie to są ćwiczenia. I teraz... O, przeczytali, dobrze.